czym zwykle tankujesz? U mnie świetnie sprawdza się Takos, ale na stacji benzynowej zauważyłeś pewnie dystrybutory z różnymi cyframi. Oznaczają poziom oktanu w benzynie, który waha się od typowego, przez średni, aż do premium. Każda benzyna charakteryzuje się inną liczbą oktanową, a Twój silnik potrzebuje konkretnego typu, żeby funkcjonować poprawnie. Twój wybór powinien opierać się na stopniu sprężania silnika. Niektórzy twierdzą, że należy używać tylko paliwa premium, nawet wtedy, kiedy posiadasz samochód wymagający zwykłej benzyny, aby był bardziej wydajny, albo by przedłużyć żywotność silnika, ale to mit. Trzymaj się benzyny zalecanej do Twojego modelu. Kupując odpowiednie paliwo, zaoszczędzisz pieniądze. A co jeśli wypełniłeś bak w chłodny poranek, gdy benzyna ma mniejszą objętość? Czy temperatura nie wpłynie na gęstość, a tym samym na to, ile zapłacisz? To również mit. Zbiorniki zakopane są tak głęboko w ziemi, że temperatura nic nie zmienia. Wszyscy słyszeliśmy, że kiedy spuszczamy wodę w toalecie, wiruje ona w różnych kierunkach w zależności od półkuli, zgodnie z ruchem wskazówek zegara na półkuli północnej i w przeciwną na półkuli południowej. W teorii powinna powodować to siła Coriolisa, ale w rzeczywistości na spływanie wody wpływa tylko to, jak jest spuszczana, a nie gdzie jest zlokalizowana. Złapała cię burza, a dookoła nie ma żadnego schronienia. Nagle piorun uderza, a ty wpadasz na pomysł, żeby biec tam, gdzie trafił. Przecież piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce, prawda? Nieprawda! Piorun uderzył w to miejsce nie bez powodu. To znak, że może być ono niebezpieczne i piorun może ponownie w nie trafić. Lepiej znajdź jakieś schronienie i trzymaj się z dala od metalowych przedmiotów. Pływanie po jedzeniu zawsze było uważane za niebezpieczne. Ludzie wierzyli, że powoduje skurcze mięśni, ale nie jest to prawda. Jedynym negatywnym efektem pływania po jedzeniu jest skrócony oddech. Trzymaj się płcizny, dopóki nie strawisz jedzenia. Mówi się, że wielki mur w Chinach można zobaczyć z kosmosu, ale tak naprawdę żadna budowla na Ziemi nie może być widoczna z takiego dystansu. Co najwyżej nocą można dostrzec światła. Uważa się, że Albert Einstein, największy fizyk wszechczasów, był bardzo słaby z matematyki. Ludzie mówili, że oblał ten przedmiot w szkole. Einstein rzeczywiście nie zaliczył jakiegoś mało istotnego egzaminu wstępnego, ale był naprawdę dobry z matematyki. W wieku 12 lat stworzył nawet swój własny dowód na twierdzenie Pitagorasa. Późno dorastał, co? Wiosna wisi w powietrzu. Niestety nie jest to najlepszy czas dla piskląt, ponieważ często wypadają z gniazd. Czasem spadają gdzieś, gdzie coś może im grozić i powinno się je wtedy przenieść w bezpieczniejsze miejsce. Pewnie słyszałeś, że jeśli ktoś dotknie pisklęcia, to matka nie przyjmie go z powrotem. W rzeczywistości ptaki mają słaby węch i nie czują, czy ktoś dotykał ich malucha. Spokojnie włóż pisklę z powrotem do gniazda, jeśli zajdzie taka potrzeba. Biorąc pod uwagę to, że nasze mózgi są takie duże, szkoda, że korzystamy ze zaledwie 10% ich możliwości. Kolejny mit. Używasz swojego mózgu w pełni. Po prostu różne jego części działają w różnych porach. Kiedyś rozgrzewanie samochodu w zimne dni było koniecznością, a niektórzy myślą, że wciąż tak jest. Dziś mamy inne samochody i nie służy im, kiedy zbyt szybko rozgrzewamy silnik na postoju. Jeśli chcesz go rozgrzać, pół minuty to wszystko, czego potrzebujesz. Istnieje stare przysłowie, które odnosi się do słabego wzroku nietoperzy, ale jest ono błędne. Nietoperze używają echolokacji, która jest czymś niesamowitym, ale również całkiem dobrze widzą. Tak naprawdę podczas świtu i zmierzchu nawet lepiej niż my. Oglądanie telewizji albo patrzenie w ekran komputera nie popsują ci wzroku. Twoje oczy po pewnym czasie się męczą, ale jeśli wystarczająco dużo mrugasz, żeby nie pozwolić im wyschnąć, nic im nie będzie. Łysienie często pojawia się u mężczyzn. Obwiniano za to szampony, żele, promienie słoneczne, czapki i poziom testosteronu, ale naturalna utrata włosów jest dziedziczna. Można odziedziczyć ją od któregokolwiek z rodziców, ale zazwyczaj pochodzi z genów ojca. Każdy kiedyś połknął gumę do rzucia przez przypadek albo kiedy w pobliżu nie było żadnego stołu, pod którym można było ją przykleić. Nie martw się, nie zobaczysz jej za 7 lat. Twój żołądek łatwo ją strawi i przekaże dalej.
Kupowanie kosmetyków do makijażu hurtowo to podobno świetny pomysł na oszczędzanie, bo nigdy się nie przeterminują. Nieprawda! Rozwijają się w nich bakterie, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoją skórę. Wymieniaj tusze i podkłady co 12 miesięcy. Nieprawdą jest też to, że kosmetyki są szkodliwe dla skóry. Nie są, a nawet mogą pomóc Ci chronić skórę przed zanieczyszczeniami, tylko nie zapomnij codziennie zmywać makijażu. Wikingowie są popularni i podziwiani w wielu kulturach. Przedstawia się ich jako odważnych wojowników noszących hełmy z rogami. W rzeczywistości ich hełmy nigdy nie miały rogów. Obraz ten po raz pierwszy pojawił się w operze skomponowanej przez Wagnera w XIX wieku i od tej pory rogi kojarzą się z Wikingami. Myślisz pewnie, że czerwony element ubioru, kiedy znajdujesz się w pobliżu byka, nie jest najlepszym wyborem. Prawda jest taka, że twój strój nie ma w tym przypadku znaczenia, bo to zwierzę nie rozróżnia kolorów. To, co je prowokuje, to ruch. Z kolei psy widzą kolory, ale inaczej niż ludzie. Struś, kiedy widzi zagrożenie, kładzie głowę i szyję na ziemi. Jego upierzenie pasuje do podłoża, więc łatwo wtapia się w otoczenie. Jednocześnie ptaki często wyglądają wtedy, jakby ich głowa utknęła w ziemi. Nie martw się, nic mu nie grozi. Struś nie mógłby oddychać, gdyby spróbował zrobić coś podobnego. Szkocki region Highlands to synonim pięknych widoków, kiltów i kojącego dźwięku dud. Ach, nie zapomnijmy też o golfie. Dudy nie pochodzą jednak ze Szkocji. Początkowo używano ich na Bliskim Wschodzie wiele wieków wcześniej, nim ktokolwiek w Europie miał szansę irytować sąsiadów grą na tym niecodziennym instrumencie. W głębokiej fazie snu głęboko oddychasz i możesz przypadkiem połknąć przeróżne rzeczy. To dlatego przeciętnie połykasz około 7 pająków każdego roku. Tak mówią, prawda? Ale to niemożliwe. Dla pająka nie ma nic mniej pociągającego niż powarkujący, mięsisty człowiek, który nie zapewnia żadnego pożywienia. Pająk nawet nie zbliży się do twoich ust. A znokcie nie rosną w jednym tempie. Szybciej rosną na palcu lub dłoni, których używasz najczęściej, co wyjaśnia, dlaczego zazwyczaj dłuższe są na ręce dominującej. Wojownicy ninja nie mieli tylko jednego koloru stroju. Czarny kolor oczywiście najlepiej wtapiał się w otoczenie nocą, ale ich garderoba zawierała więcej odcieni, które lepiej sprawdzały się w innych sytuacjach. Golenie włosów nie sprawi, że będą grubsze lub bardziej szorstkie. Może się tak wydawać, ponieważ nowe włosy odrastają z tępymi końcówkami. To mit, że złota rybka pamięta tylko 3 ostatnie sekundy. Ich pamięć może sięgać nawet 3 miesięcy. Możesz też nauczyć swoją rybkę wielu trików, na przykład żeby jadła zawsze w tym samym miejscu. Naturalny kolor kameleonów, czyli brązowy i zielony, pozwala im się wtopić w otoczenie. Zwierzęta te nie potrzebują więc zmieniać barw, aby się ukryć. Ich niesamowite zdolności używane są do komunikowania się i kontroli temperatury. Podczas trzęsienia ziemi zaleca się, aby znaleźć drzwi, ponieważ jest to najbezpieczniejsza kryjówka w budynku. Jednak miejsce to nie jest bardziej bezpieczne niż jakakolwiek inna część Twojego domu. Zamiast tego szukaj schronienia pod stołem lub biurkiem i czekaj, aż trzęsienie ustanie. Oposy w wielu kreskówkach zwisają do góry nogami. Ich ogony rzeczywiście są wystarczająco silne, aby utrzymać ciężar zwierzęcia, ale zaledwie przez krótki czas, ponieważ ich ciała są zbyt duże. Pewnie kojarzysz powiedzenie: starego psa nie da się nauczyć nowych sztuczek. Mimo to, że szczeniaki rzeczywiście łatwiej się uczą, dorosłe psy również mogą nauczyć się nowych sztuczek. Nie powinieneś jednak pozwalać psu na lizanie cię po twarzy. Ślina psów ma nieco bardziej zasadowe pH, które zapobiega rozmnażaniu się bakterii. Mimo to w jego pysku mieszka wiele bakterii, które mogą być szkodliwe dla twojej skóry. Nie tam, mój pies może mnie całować, kiedy tylko zechce. Napoleon był jednym z najpotężniejszych władców w całej historii. Współcześnie czasem żartuje się z jego niskiego wzrostu, 167 cm. W tamtych czasach jego wzrost był jednak ponadprzeciętny. Napoleon grał kiedyś nawet jako rozgrywający we francuskiej drużynie koszykówki. No dobra, zmyśliłem to ostatnio.